Drop it. Okej, okay, siema króliska, ja jestem Hesling i chciałbym was powitać w kolejnym nowym let's playu z The Walking Dead. To tak, coś na temat samego The Walking Dead. Witam was w głównym menu. Tutaj będzie główne menu za chwilę. Do tego, jest to przygodówka, właściwie point and click. Nie wiem, czy to do końca przygodówka, nie chcę się sfailować, coś stworzone przez Stillate Studio. Są momenty, gdzie można się bać, są momenty, gdzie można się popłakać, są momenty, gdzie można kogoś nienawidzić. No więc tak, na samym wstępie zachęcam tutaj do łapkowania, komentowania i subowania, gdyż potem zazwyczaj o tym zapominacie. No i tak, ustawienia. Dźwięk. Jak może wiecie, widzicie, pewnie mamy spolszczenie z Graj po polsku. Mam wszystkie epizody kupione epizody specjalne, kupiłem The Walking Dead. To tego, głos, muzyka, tego mam ustawione. No i okej. Tutaj mamy ogólne napisy. Czułość myszy. W sumie czułość myszy można zwiększyć, bo na 13, bo ona jest mała. Ciężko mi chodzi się, tak mnie wygląda wizualistycznie napisane to, co będziecie widzieć. Ogólnie wygląd wizualny jest komiksowy. Samo zmiana, na przykład tutaj efekt specjalny na wyłączonym zmienia to, że słoneczko jest takie mniej świecące. No i nic specjalnego, można na niskich cisnąć. Tak samo będzie wyglądać jak na wysokich. Okej, okay, myślę, że mogę się z wami przywitać. Mam dwa save'y nieudane, gdyż chciałem z tego stworzyć let's play już wcześniej, ale stworzyć let's play, aczkolwiek nie udało się, nigdy się nie udało. Okej, okay, no więc zacznijmy nową. Ostatni save mi został, oczywiście taki podstawowy. No i tak, epizod 1, dalej nie będę szedł. No i co, chyba możemy kliknąć wczytywanie. Będę się zamykał podczas cutscenek, szczególnie tych najważniejszych, ale podczas tych mniej ważnych będę siedział cicho. No więc co, Delete Games przedstawię i tak dalej. Mam tu napisy. No więc ja jestem HestlingGaming.pl i do usłyszenia za kilka chwil po zobaczeniu muzyki. Yo. Muzyki, filmu, wybaczcie. Yo. I reckon you didn't do it then. No i właśnie tu mamy naszą porządkową sekwencję mowy. Możemy mówić nasze to, co myślimy. Tutaj jest dużo tych zdań, zazwyczaj są trzy, bądź nawet więcej. No, dlaczego tak sądzisz? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Możemy też patrzeć dookoła. I co odpowiadasz? And what do you say? I say, yep, I know you didn't. No, od nas tego chyba nie usłyszał. Okej, okay. Możemy też patrzeć, takie fajne, to co jest zwykłe do Walking Dead, możemy patrzeć na rzeczy. You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Tam jakaś policja przejeżdża.
Tommy, radio. All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Gone on a 6 years. Okay. You meet your wife in Athens? Jeszcze nie znamy imienia naszego protagonisty. Jasne. Jakieś policjanci, więcej policjantów jeździ do miasta. Chyba skumam aluzję. Regardless, could be you just married the wrong woman. No. Damn. Okay. Są jakieś zamieszki. Tu jakieś helikopterzy, policjanci. Więcej policji. Coś się musiało mieście stać, no i... Okej, okay. To dalej. No jedziemy dalej na policję. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. No, wyłączył radio. Then myślał, before że long, jednak... he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not telling czytajcie te napisy, one są ważne. And I'll be forced to that. Może jeszcze nie te, ale są ważne. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mom. It's all a big mistake. It wasn't me. Był winny. Damn. Yeah. Man. Damn. Not even close. Więc wielkie damn. Red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. What the? So mad. It goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. To jest chyba jedno z najważniejszych początkowych zdań. A tam jest jakiś gościu i chyba policjant go chce przejechać. Co? What the fuck? Uwaga! O Jezu, co? Mieliśmy wypadek. Policjant wjechał w człowieka. No zapatrzył się na nas. Ech, no cóż. No w tej chwili musimy liczyć na to, że przeżyjemy. Okej. Okay. Do tego, na początek wspomnę też, że chciałbym w każdym postaci być jak najlepszych relacjach i jak najszczerze się odnosić. To jest takie tylko wspomnienie, żebyście potem wiedzieli, dlaczego mówię, nie mówię w większości kłamstw. No bo to zobaczycie, o co chodzi. Już za chwilę będziemy mieli sekwencję taką. Ale epizod oglądałem kiedyś Let's Play, to jest The Walking Dead, aczkolwiek nie cały, nie pamiętam go też całego, bo już dawno temu, kilka miesięcy temu to było. I tak poza tym, no budzimy się w aucie. I tak poza tym to też przyszedłem jakieś pół godziny tego epizodu, więc jeszcze pamiętam to, kawałek tego epizodu pamiętam, ale tylko kawałek. Okej, okay, widać, że coś się nam stało w nogę, boli nas niesamowicie. Okej, okay, popatrzmy na policjanta, bo widać, że chyba nie żyje. Hey officer! Okej. I'm still cuffed back here! Okej, no to popatrzmy tutaj. O, szyba można wykopać. No i właśnie, mam tutaj jeszcze taką sekwencję, gdzie możemy kopać. Wykop. O, okej. Okay. Ja jeszcze nie będę mówił imienia naszego protagonisty. Okej. Okay. No i dwójka wysiąść, tak? Okej. Okay. No i jakoś wychodzimy przez to okno chyba, tak? Wychodzimy, okej. Okay. Wyszliśmy przez to okno, wpadliśmy na ziemię. Widać, że taka plama dziwna się sączy do tego policjanta. Okej. Okay. No to trzeba podejść do tego policjanta, to chyba najważniejsze w tej chwili. Bo jednak no, trzeba zobaczyć kluczyki, trzeba znaleźć do kajdanek. Tu mamy jakąś mamy strzelbę. No, okay. No i możemy szalić postacią dosyć swobodnie. Tu mamy nabój do strzelby, tu mamy policjanta. To weźmy sobie nabój. Okej. Okay. Czy dosięgniemy? Chyba powinniśmy, tak. No i dosięgnęliśmy. Na całe szczęście. Mamy już nabój. No ale chyba możemy ją wziąć. Czy dosięgniemy? Jak nabój dosięgnąć? Tak, to powinniśmy te strzelby dosięgnąć. Jak dosięgnęliśmy też nabój,
Oczywiście to jest taka niezbyt fajna sytuacja w kajdankach z jakąś tam nogą. No nie wiem, tam coś w nogę się listało. Coś mu się tam stało w nogę, no i. No i. Nieciekawa sytuacja. No i co mu się stało? Podejdźmy, tu ma kluczyki, widać. Okej. Okay. No i weźmy te kluczyki, otwórzmy sobie kajdanki. Okej, okay. No. Ajajaj. No i tutaj jest coś takiego dziwnego, bo policjant nieco dziwnie wygląda, co jest chyba jedną z oznak tego, że coś się tu jednak dziwnego dzieje. Okej, okay, no i klucz, no i chyba, ups, coś tam było, no i fuck, co cofamy się, bo chyba... Trzeba sięgnąć po tą strzelbę, bo to chyba jedyne wyjście. Okej, okay, nie patrz się tak na te boki, tylko weź tą strzelbę, okej. Okay. Zaczęłyśmy, że jednak zwiększona się przydaje. No i mam tutaj taką niebezpieczną sekwencję tego, że policjant chce nas chyba zabić. Weź ten nabój, szybko ładuj go. Ładuj go, szybko. Don't make me do this. No i headshot. Na całe szczęście policjant chyba już zdechł. No niestety ten strzał był dosyć głośny. No i coś tu się jednak dziwnego dzieje. Okej. Okay. Tam jest ktoś. Ktoś nadszedł, ale chyba uciekł, więc no. Okej. Okay. Tam coś jest, to jest pewne. Tak, no i jest. Widać, że to chyba no. Rzut okiem widać, że to jest zombie. Nie ma co tego chować. No, ty, patałachu, wywaliłeś się jeszcze o tą ziemię. Oj, co z tobą będzie? Oj, więcej tych zombie. Widać, no, jak mówiłem, rzutem oka widać, że to są zombie. No, nie ma co do tego żadnej niepewności, bo jednak ta noga nam przeszkadza tylko, no. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że uciekniemy, no i że uciekliśmy. No uciekliśmy, ale zombie jest zdecydowanie dużo i mogą przejść przez płot jakoś, tak? Może nie tak jak nasza postać, ale mogą się przebić. No i chcą przebić płot najwidoczniej. Nie wiem. Tam jakieś strzały w oddali było słychać, no i za dźwiękiem zombie wszystkie poszły. Okej, okay. Jakieś tam strzały było słychać, jak mówiłem już. Okej, okay. No i chyba możemy być na tą chwilę już spokojni. Tak, na tą chwilę chyba. Tylko na tą chwilę. No i tu mamy jakiś, jesteśmy w jakimś, za jakimś domem. Widać jakiś tutaj basen, jakiś domek. No i możemy chodzić naszą postacią. To jakaś ulica, no i tu jest jakiś domek. To może zobaczmy, czy ktoś tu jest. Okej. Okay. No i tak byś tam nie przez tą nogą, to oczywiste, bo przecież ciężko by ci było. Nie ma tam chyba nikogo. Okej, okay, tu mam jakiś zestaw do chyba. Okej, okay, no niech będzie. Och, ty pijaku. Okej. Okay. Zobaczmy, tutaj jakieś koło, to huśtałeś, to wiadomo. Tutaj mamy basen. Zobaczmy. No to by był głupi pomysł, szczególnie po tym co zobaczyłem, żeby korzystać z tego basenu. Okej, okay, no to może wejdźmy do domu, bo jednak jak musimy sobie coś z tą nogą, opatrzyć tą nogę, bo boli nas pewnie. No i to od samego początku mamy wczuwanie się w płaseć, tak? Mamy tutaj coś z nogą, musimy uciekać, no i nie wiemy co się dzieje, tak? Okej, okay, otwórzmy te drzwi, bo chyba... Tak, chyba można wejść. No i można wejść. No całe szczęście można. Okej, okay. Chyba nikt nie strzeli. Wchodzimy. No i... przytywanko. Czasami są takie spadki FPS-ów na sekundowe dosłownie. To nie wiem, czym jest spowodowane nawet. Okej. Okay. No i jesteśmy w jakimś domu, to widać jakaś plama jest tego, czego byśmy chyba nie chcieli widzieć. Okej, okay, no i możemy chodzić po tym domu. To tak.
Drzwi otworzyć nie możemy już. Tu mam jakieś owocki, to sobie zjedzmy jakiegoś. Wcześniej w ogóle nie zauważyłem. A, one są sztuczne. Okej. Kałuża. Krwi. Jesus. No i... Jeszcze się poślizgnęliśmy, no i... Nasza postać jest chyba jedną z takich postaci. Niezbyt przypadającą za tym, żeby nie wywalać się o wszystko. Okej. Weźmy sobie krótkofalówkę. Tu w tych szafkach chyba nic nie ma. Tutaj jakiś paczka czegoś chyba. Jeżeli tego nie weźmiemy, to pewnie no, widelce jakieś tutaj. No, tam pewnie była pusta paczka, tutaj nic nie ma. Zobaczmy. Nie, nic tu nie ma. No i szklanka wody. A chciało się nam pić. No. Okej. Tak trzeba chyba. W tej kuchni nic nie znajdziemy. Coś tam jeszcze pipczy. Okej. Coś tu pika. Okej. No i to odbierzmy te wiadomości z automatycznej wiadomości. Okej. Wiadomość 1, no. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before the spring break. No wiadomość 2. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Tu mamy jakąś Clementine. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. No, tak czy owak, jednak ta Clementine to chyba ta najmniejsza, no chyba tak. Coś jej się stało, to na pewno. No i ktoś tam na tą folkę się odzywa. Tatuś? No i co jest? Halo, kto to? Okej, dostałem wiadomość na Facebooku. Zapomniałem wyłączyć, okej. Nie, I'm no monster. Good. Okej. Jak masz na imię? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. No i poznajemy imię Lee, no. Postaci, jaką chodzimy. Protagonisty inaczej. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Gdzie jesteś? Where are you? I'm outside in my treehouse. Okay. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. No, siemanko, Clementine. No i znowu jakaś cinka. No i coś jest za nami. O Jezu, zombie. Okej. Okay. Ku. Quick time event. Przykładowy quick time event. Tak wyglądają quick time eventy w tej grze. O, jeszcze uderzyliśmy się. Na czym one polegają mniej więcej? Na tym, że musimy klikać jak najszybciej Q, naładowując pasek, później klikając E, no i kończąc quick time event w ten otóż sposób. Okej, okay, Clementine podbiegła z młotkiem, więc tu chyba będzie... Oj. No, nawet ten młotek Clementine, bo kolejny quick time event, żeby nas nie zjadła, okej. Okay. No, dawaj młotek Clementine. Tak, dawaj ten młotek, okej. Okay. No i jeb dynie. Trzeba to zabić jak najszybciej. No, klikaj, klikam to jeszcze. No i okej. Okay. Mam nadzieję, że to zabiliśmy, nawet nie ci... No, ja się tylko spoczyłem, to trzeba mi przyznać. Przecież to nie z tego, że było jest jakieś męczące to zadanie, aczkolwiek to samo tego, że ktoś nas zaatakował z tyłu.
Można się było lekko zdygać, okej. Did you kill it? Czy zabiłeś to? No chyba tak, nie wiem. I don't know. I think so. Sometimes they come back. No okej. You killed one? No, but they get shot a lot. Jeżeli słyszycie psa za... psa słyszycie, to nie moja wina. Okno musi być otworzone. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Poszukamy pomocy, zanim się ściemni. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. No, też jakieś tam auta przejeżdżają. Okej. No i chyba musimy iść tą Clementine poszukać jakiegoś, jakiejś pomocy gdzieś, no. Okej. Widać, że chyba jest załamana, opuszczając ten dom. Okej, to tak... Okej, mamy tu autozapis. No i mówił HelsingGaming.pl. Mam nadzieję, że podoba wam się nowy Let's Play z The Walking Dead. Jeżeli się wam się podobał, ocencie go jak tylko możecie. Łapka, sub, komentarz, co chcecie. To jest najważniejsze dla mnie. Mnie to motywuje i to mega motywuje. To trzeba mi przyznać, bo komentarz jakiś tam, że fajny film, to dla mnie jest chęć do następnego odcinka, tworzenia następnego odcinka. A tak, właśnie poznaliśmy imię Lee, no i Clementine. Poznaliśmy też Clementine właśnie. Ja się z wami żegnam, do usłyszałem w następnym odcinku z The Walking Dead. Siemanko, ludzie.